brałam udział, byłam w Krakowie, nie byłam w Warszawie, ale wtedy w Warszawie, jak przyjechał Jan Paweł II i była transmisja telewizyjna, było to dla nas wszystko, dla mnie osobiście ogromne przeżycie. Wcześniej bałam się tłumów. Bałam się właśnie, że jak w takim tłumie się zorganizujemy, to właśnie mogą być jakieś aresztowania, mogą być jakieś pobicia. A tutaj jak zobaczyłam tłum, ufny, radosny, szczęśliwy. Potem szybko pojechałam do Krakowa, bo nie chciałam, bałam się Częstochowy, bałam się Warszawy, ale jak zobaczę, co się dzieje, pojechałam na Błonia do Krakowa i przeżyliśmy właśnie faktycznie ogromną taką więź społeczeństwa. A jego słowa, te słynne już słowa, niech stąpi duch i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi, do tej pory, ja nawet wypowiadam to, czuję dreszcz po ciele. To się spełniło.